Tu Paweł z 8 stóp. Dzisiaj zapraszamy Was do Wdyckiego Parku Krajobrazowego na szlak Pięciu Jezior. Szlak Pięciu Jezior ma kształt pętli, długość 5 km i jak sama nazwa wskazuje, zobaczycie na nim 5 jezior. Szlak rozpoczyna się przy szkole podstawowej w zbiegu ulic Spacerowej i Kościerskiej. Ponieważ technicznie nie tyle szlak, co ścieżka dydaktyczna, to oznaczone jest pochyłą czerwoną kreską na białym kwadracie. Początkowo oznaczenie nie jest łatwo wypatrzeć. Należy iść jak w piosence Kazika, prosto. Dążajcie więc ulicą spacerową, trzymając się jej prawej strony. Po minięciu cmentarza zobaczycie po lewej stronie jezioro Kramsko-Małe. Do tego momentu na drodze ruch jest spory i co chwila będą Was mijały samochody, ale nie martwcie się, za chwilę zrobi się spokojniej. Zejdźcie ze szlaku nad jezioro. Możecie się w nim wykąpać. Jest łatwo dostępne z ładną linią brzegową i kilkoma mniej lub bardziej budzącymi zaufanie pomostami. Po kąpieli w jeziorze i spacerze nad wodą możecie wrócić na szlak. Przez kilkaset metrów prowadzi on szeroką drogą przez las i pola, dając okazję do podziwiania pofałdowanego krajobrazu Kaszub. Potem skręca w pierwszą ścieżkę nad jezioro Kramsko-Duże. Las gęstnieje, a pola ustępują miejsca mokradłom i nadjeziornym łąkom. Nad jeziorem znajdziecie ptasią remizę. To azyl dla ptaków stworzony przez gęstwinę liściastych drzew. Warto tu wsłuchać się przez chwilę w ich śpiew. Na szlaku dostrzeżecie też drzewa oznaczone ciągłą żółtą linią. Taka opaska oznacza modelowe drzewo, z którego pobiera się nasiona do późniejszych nasadzeń. Przy każdym ważniejszym przystanku ustawiono tablicę informacyjną. Taka tablica zawiera na przykład informacje dotyczące ptasiej remizy czy strumienia łąkowego przy jeziorze Kramsko-Duże. Pod koniec spaceru możecie odpocząć na jedynej ławie przy szlaku. Jeśli macie jeszcze jakiś prowiant na drogę, to dobre miejsce, żeby się z nim rozprawić. Zaraz potem zaczynają się działki, a za nimi zabudowania Wąglikowic. Zapraszamy na bloga 8 stóp. Poczytacie u nas nie tylko o Kaszubach, ale i innych rodzinnych wyprawach po Polsce i świecie.